24 listopada 1875 roku urodził się w Krakowie Ksawery Dunikowski, jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy XX wieku. Początkowo pod wpływem Augusta Rodena tworzył miękko modelowane rzeźby o bogatych efektach światłocieniowych. Z biegiem czasu stworzył własny oryginalny styl, rzeźbiąc syntetyczne na wpół abstrakcyjne kompozycje. Był autorem licznych symbolicznych rzeźb, tworzonych w duchu modopolskiej filozofii, a także cenionych przez krytykę kompozycji monumentalnych i pomników. Szczególnie ważne miejsce w jego twórczości zajęła rzeźba portretowa, w której uwieczniał zarówno postacie historyczne, jak i jemu współczesne, związane z życiem artystycznym. Dunikowski, znany z wybuchowego charakteru i ciętej riposty, był także wnikliwym obserwatorem o niezwykłej intuicji, który potrafił celnie uchwycić zarówno charakterystyczne rysy, jak i osobowość modela. W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa możemy zobaczyć jedno z jego wczesnych portretowych dzieł z około 1907 roku. Gipsowe popiersie wybitnego aktora i reżysera Kazimierza Kamińskiego. Dunikowski mistrzowsko uwiecznił dumną sylwetkę artysty, o którym pisano. Obdarzony był przez naturę śliczną, zgrabną i wytworną figurą, przepysznymi rysami twarzy. Posiadał zaś nerwowość graniczącą czasem z histerią i usposobienie odludka. Kamiński, ceniony za wielki sceniczny talent i tytaniczną pracę, podobnie jak Dunikowski, był doskonałym obserwatorem, który jako jeden z pierwszych wprowadził na scenę realizm gry aktorskiej. Z ciekawością i dystansem badacza drobiazgowo i sugestywnie kreował swoich bohaterów, wydobywając z nich bogactwo osobowości, a także różne ułomności. Z niezwykłą precyzją oddawał ich zewnętrzne cechy, wykorzystując swoją własną, bogatą kolekcję kostiumów, rekwizytów i peruk, a także wykonując doskonałe sceniczne makijaże. Uparcie dążył do artystycznej doskonałości, kreując prawdziwe arcydzieła sztuki scenicznej, szczególnie dramatu psychologicznego. Kamiński przez lata cieszył się ogromną popularnością, szczególnie w Krakowie, a także w Warszawie, gdzie grywał w licznych sztukach teatralnych i bywał gościem kawiarni artystycznych. Najprawdopodobniej w jednej z nich, na Nowym Świecie, spotkały się drogi tych dwóch niezwykłych artystów – aktora i rzeźbiarza.